wiesz. Bo się grypsowaliście razem. No. Tak? Grypsowali. No. Na ręcach pisaliśmy razem. Ty myślałeś, że taki cwaniak z miodem w uszach jesteś? No, pisałem. A możesz coś napisać na rękach? Mogę wszystko. Ja to napisz na przykład, pozdrawiam git ludzi. To jakoś paranoja. Pozdrawiam. Li. Nie wiem, gdzie li? Tak. Gdzie tam masz li? Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak. Im ludzi em. Wszystkich. A to nie jest ten język dla głuchoniemych? Nie. Śmiechowarte. Nie, to jest inny? Przyjących. Sami wymyślili? Tak. Sami, sami napisali. W których latach to powstało? O kurwa. Tak? No. 60. Tylko, że gady lepiej czytają. Ale to wiesz, to bez przypału było przez lipa krzyczeć, co? Patrzenia! Który oddział śmiga? Które cele? Pierwszy! Cela 347! No wtedy to było trzeba krzyczeć, tylko no. Pisałeś. I żonki. I ciach bajera. Ale teraz... Ale i żonki pisały, nie? No. A na przykład jutro wychodzę na przepustkę, coś i takiego. Co? No i co? Nie ma teraz przepustek. Masz, już ci piszę na rękach. Tak? Tak. Stary git kadyś. A co jest tu grypsujących? Jesteś gitem. Kultura. Elita więzienna. Dobry chłopak, dobry chłopak. Ja tam do niego nic nie mam. A ty do mnie masz? Do ciebie? No. Do ciebie mam. W kapeluszu chodzisz? Cały czas będę chodził. Zamiast w czapce, to ty w kapeluszu. Nie będę w czapce chodził. Jestem znajomy na tego w kapeluszu. Już... Jedziemy do ciebie, kupimy dwie nalepki i posiedzimy? Ale ja teraz muszę na czyczenie. A to ja nie jadę tam, bo ja nie muszę tam. Dziś święto. Dobra, to na razie. Bo leci w drugą stronę. Dobre jest. Przyleć do nas. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Komu się ma Almari? Modem kradnie rowery. No. Kto ma dwie, albo trzy, albo cztery belki? To mi wytłumacz. Na kopani pobudka, pobudka, wstać! Ja byłeś w wojsku. Jak to trzy, cztery belki? Ja się wymienię. No jak mam wymienić ci 3-4 belki? To określ się. Dwie belki kto ma? Mój brat. Nie. Major. 3 belki kto ma? Pułkownik. A 4 belki? No. O Jezu! No powinieneś wiedzieć. Czy mi trochę mózg trochę pracuje, czy nie? No wiedzieć. Dwie belki ma kapral. Panie kapralu, rybawy krasulek melduje o wykonaniu zadania. Trzy belki ma starszy kapral. Nie. No, słabo być w tym wojsku. A kto to pułkownik? Cztery belki. Kto ma? No. Cztery belki? No. Plutonowy. Jeden mam belek. Tego. Nie. Pomyliłaś się. Generał. Zgadłeś. Generał. A byłeś w wojsku? Jeszcze nie byłem. Generał ma. Cztery belki. No. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa? O no, właśnie, teraz mi. Powiedz mi. No, powiedz, bo no. Ja wiem. A ty odpowiedz mi. Ja też powiem. No, kiedy? No, ciebie zadałem pytanie. No, nie no. Trzeba, ja ci odpowiem. No, mu. Ja ci odpowiem. 1939 wybuchła pierwsza wojna światowa, a druga to wybuchła tysiąc... Którym? 39? No tak, pierwsza wojna światowa. W 1921 się skończyła. Nie, to mało żyjesz ty. Ty na świata nie znasz. A w 18 się zaczęła. Berlin, rok 1914. Jak w 18? W 18. Nie zaczęła się w 18. W 18. Pomyliłeś się. A co ty mi pierdolisz? W 16 się zaczęła. Marcin, znasz się trochę? Gdzie ja tam się znam. Zna? Znam historię. Gdzie tam się zna? Znam. Będzie dobrze. W 16. A wiecie, czemu się działa w 16? A kto walczył na tej wojnie? A jaki to był... A w Belfaście jak byłem, poszedłem do knajpy,
wypić sobie drinka. Usiadłem i ty wiesz co? Nawet nie spodziewałem się tego. Ja tam nic nie dyskutowałem w ogóle. Usiadłem, zdjąłem kurtkę, zamówiłem drinka. 100 gramów czystej wódki. I lód osobna na szklankę, proszę pana? Doskonale, pan ma zawsze rację. Tylko, że zamówiłem już z akcentem polskim, tak? I przychodzi do mnie kelnerka, przynosi mi tego drinka. Chce panu na zdrowie? I mówi do mnie takie słowa, chociaż trochę przełamane. Mówi, smacznego, Polek.